Na kajaku Olo. 68-letni emerytowany inżynier mechanik z Polic postanowił samotnie przepłynąć Ocean Atlantycki kajakiem. Taka idea wydawała się wszystkim niemożliwa do zrealizowania. Traktowali szczególnie mnie jako samobójcę. W październiku 2013 roku wyruszył z Portugalii z zamiarem dopłynięcia do Florydy w Ameryce Północnej. Tak, jest stosunkowo prostym urządzeniem w porównaniu na przykład z jachtem żaglowym. Co prawda tutaj ryzyko jest takie, że niestety samotny człowiek musi dać radę przy ogromnym wysiłku fizycznym, w bardzo niesprzyjających, niekomfortowych okolicznościach, musi przetrwać ten rejs. I to pytanie było, czy Olek będzie na tyle odporny, chociażby ze względów medycznych, na to, żeby przetrwać ten rejs, bo technicznie nie mieliśmy żadnych wątpliwości. Okazało się, że największy twardziel, jakiego znam. Domem podróżnika na wiele miesięcy stała się mała, ciasna kabina. Miałem dwie karimaty. No i na tym bezpośrednio spałem. Tu robiłem jedzenie, sobie gotowałem, bo miałem kuchenkę małą, gazową. Przetrwałem wszystkie sztormy w środku, bo na zewnątrz tylko przygotowałem się i do tego zabezpieczyłem wszystko. No i wtedy nic nie mogłem zrobić, tylko czekać, aż się taki sztorm skończy. Około 5 godzin w sumie na różne raty spałem, 8 do 12 godzin wiosłowałem, a reszta to było przygotowanie jedzenia, przegląd sprzętu. Musiałem z samego dołu 2 komór bagażowych wyciągać wodę, a obserwacja przyrody, ptaków, ryb, no to oczywiście też trochę czasu, no i tak doba za dobą minęła i nie miałem czasu na nudę. Kajakarz spędził na oceanie pół roku. Wbrew pozorom nie była to sielanka. Walczył z ciężkimi sztormami, awariami sprzętu i chorobami. Ale nic nie było w stanie go wystraszyć, nawet atak krwiożerczego rekina. Raz mu walnąłem za mało, to mu drugi raz tak przerżnąłem. W sumie dopłynąłem do Ameryki mimo różnych problemów i kłopotów. Zwątpień w to, że będzie wyprawa z sukcesem, nie miałem ani razu nie wołałem pomocy, że weźcie mnie stąd, zabierzcie mnie, bo już mi się nie chce, czy tam mam dosyć. Nie. Stale byłem naładowany pozytywnie i trudno byłoby mnie zatrzymać. Odporność Olka fizyczna i psychiczna jest po prostu nieprawdopodobna. To jest ewenement i tylko człowiek o takim charakterze i takiej odporności na trud, na ogromny wysiłek, na niedożywienie, na upał jest w stanie to zrobić. Aleksander Doba jako pierwszy człowiek w historii przepłynął Ocean Atlantycki w kajaku. Amerykański magazyn National Geographic nominował go za ten wyczyn do prestiżowej nagrody Podróżnika Roku. Do tej pory żaden Polak nie zdobył takiego tytułu. Trudno o większy prestiż jak nagroda od National Geographic. Jeżeli ktoś rzeczywiście miałby dostać nagrodę, to myślę, że Olek jest jedną z pierwszych osób na świecie, które powinny takie nagrody dostawać. Każdy z nas może oddać głos na polskiego kajakarza do końca stycznia. Anna Garaj, Onet.